Witajcie, jestem Michał Wolfram. Zapraszam na nowy odcinek z klocków. Trochę się ostatnio podziało. Robiłem na Macu trochę testów. Testów wydajnościowych mojego programu, tego OBS, w którym działam. W którym nagrywam filmy. I w którym daję im taką namiastkę montażu przez to, że wrzucam ten copyright i tak dalej. I czasami pokazuję swoją twarz na kamerce. Ale tylko czasami. Robiłem testy, czy mój Mac pociągnie płynnie 1080 i 720. Wyszło na to, że 1080 pociągnąłby marnie. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że nie był podłączony do ładowania, czy po prostu z tego, że po prostu nie pociągnie. Natomiast 720 pociągnął tylko tak nie do końca, ponieważ odrobinkę były, co pewien czas się pojawiały takie spajki. A to nie jest przyjemne. Więc zdecydowałem się zostać przy tej jakości. To nie jest taka jakość, która by Wam pozwoliła robić sobie screeny z moich materiałów i ustawiać na dobycie. Niemniej, jeżeli ktoś by miał taką potrzebę, żeby zrobić jakiegoś, żebym coś Wam pokazał jakby w lepszej jakości, tam 1080 czy 4K czy coś innego, to piszcie śmiało, ja jestem w stanie zrobić screena, tylko nagrywanie na tym komputerze jest, jakie jest. Nie jest jeszcze takie super. Niemniej mam taki pomysł, żeby... Nie wiem, czy już Wam to mówiłem, czy się powtarzam. Już amnezja postępuje. Niemniej wymyśliłem coś takiego, by Maca podłączyć pod urządzenie, które będzie nagrywało obraz z HDMI. I dzięki temu będę w stanie nagrywać obraz w oryginalnej rozdzielczości, a Mac na tym nie poniesie żadnej straty. Więc wrzućcie mi, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podoba. Jestem w stanie sobie takie urządzenie załatwić. I jeszcze myślałem, czy nie dałoby się takie urządzenia kupić w formie zewnętrznej karty, jak już będę miał nową jednostkę centralną, to żeby na tej jednostce móc to jakby ten output grablować. Jak widzicie, powstał magazyn. Nie wiem, czy Wam już to pokazywałem, czy Wam tego nie pokazywałem, ponieważ to było na odcinku z Pandojczem. A odcinek z Pandojczem tak wprost nie kwalifikuje się do uploadu z uwagi na kilka nawiązań i na to, że Pandojcz używa wulgaryzmów, ale akurat te wulgaryzmy nie są najgorsze, ponieważ ja jestem zdania, że oglądają mnie ludzie na poziomie, którym takie coś nie przeszkadza i nie podniecą się jak małe dzieci, że tam ktoś użył takiego czy innego sformułowania. Mnie osobiście takie coś nie przeszkadza, ja takie oczywiście naśladuję. Natomiast niektórym się takie coś może nie spodobać i dlatego nie wiem, co tam chcecie. Niemniej ja mówię już w tej chwili, że ja wulgaryzmów nie będę cenzurował, nie będę wrzucał żadnych pikaczy i tak dalej, ponieważ uważam, że to jest po prostu takie dziecinne trochę. Wrzucanie jakichś tam cenzorów. Dlatego też Wam pokazuję wszystko takie, jak jest. Budowle wzniesione przez graczy. To są ich jakby prywatne opinie, ich prywatne budowle. I to, jak sobie tam coś budują, to jest to tylko i wyłącznie ich sprawa. Dobra, trochę będę potrzebował pobudować skrzynek dla nowego magazynu. I muszę wymyślić jakiś ciekawy layout ułożenia tych skrzynek. Nie wiem, czy tego nie zrobić z drewna tutaj. Ale już tego ładnego, tego którego mam 21 na pasku. Coś w tym stylu, zobaczcie. Coś w stylu takich regałów. Trzeba było też to powiększyć, żeby tutaj zrobić takie jeszcze jakieś przejście. No i skrzynek trzeba troszeczkę porobić, oczywiście one są też potrzebne u nas. Więc jeżeli byliśmy przy rozdzielczości, to ja zostaję przy tym 840, czy tam czymś w tym stylu, bo ja nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywało.
to rozdzielczość, jakie to miało konkretne te wymiary. Ale zostaję przy tej rozdzielczości, którą mam w tej chwili. Mam nadzieję, że ona nie będzie dla Was zbytnim utrudnieniem. A ja z nią bardzo dobrze współpracuję i ona mi nie sprawia problemów. Myślę, że Wam też nie powinna sprawić. Mi się gra na niej bardzo komfortowo i praktycznie zapominam o tym, że nagrywam materiał. Więc tyle, jeżeli o rozdzielczości mówimy. No i tu jest właśnie taki coś z dotykiem magazynu. Oczywiście wszystkie chesty, które kładę, są już sprywatyzowane. Czy mogę postawić czas na czeście? Boga. To i tak zrobiłem przecież, nie? Tak. To i tak zrobiłem. Zastosuję tutaj również ramki. Mogę wrócić sobie. Albo zrobię sobie tutaj po prostu też crafting i będzie to dla mnie ułatwienie, że nie będę musiał latać co chwila do głównego pomieszczenia. W ogóle tamto pomieszczenie potem przerobię kiedyś na jakiś hall, w którym będę po prostu miał jakby takie wejście tylko do innych pomieszczeń. Tam już nie będzie tych piecyków, to też przeniosę. Może zrobię oddzielne pomieszczenie, które nazwę przepalarnia. Przepraszam Was, muszę to zrobić sobie jakoś lepiej, bo tak to bym się bawił z tym przez pół godziny. Osiem skrzyneczek powstało nowych. Uruchomię dla Was dyn mapę dla tego serwera, żebyście mogli sobie poobserwować, jak ja tutaj buduję, jak inni budują. Na razie będzie się niewiele na tym mapie działo, z uwagi na to, że jak widzicie, pracuję w tej chwili generalnie we wnętrzach masywów górskich, w jakichś podziemiach i czymś w tym stylu. Niemniej może Deutsch będzie chciał coś tam wyeksponować bardziej, to wtedy będzie mógł się tym pochwalić. Okej, myślę, że tutaj jeszcze możemy sobie wstawić ten. Te piony drewna. Konary. Dobra, mamy. Okej. I na tych pionach po prostu przeniosę pochodnie. Zrobiło się trochę mrocznie, nie? Trochę bardzo mrocznie. Ale zaraz będzie z powrotem elegancko. Chwila, gdzie jest jeszcze napołudnia? Aha, bo tutaj były tylko dwie. Okej, rozumiem to. Dobra. Mogę sobie natomiast takie południe wyprodukować. Jest ich już 12. Wiecie co, zostawiam tą południejszą tutaj. 3, 3, 3. Nie wiem, jak to tutaj jakoś zająć. Chciałbym, żeby to było jakieś takie troszeczkę bajeranckie. Już mam pomysł. Ok, mam pomysł. Trzeba będzie trochę tego przetopić, żeby było takie półpłytkowe. Swego czasu te półpłytki bardzo mi się podobały. A nigdzie tutaj tych półpłytek nie widzę. Widocznie je przetopiłem. Znaczy, w sensie przetopiłem i użyłem ich.
Więc tak trochę ostro było dosłownie. Że już się skończyło. Nowe resipe wyszły. Niemniej z tego resipe booka nie będę korzystał, ponieważ według mnie to jest zrobione z myślą o najmłodszych. A ja po prostu korzystam z wyszukiwarki Google'a, która po prostu podpowiada mi wszystkie możliwości ułożenia klocków w klockach. Klocków w klockach. Załadujemy też kolejny stack kobla. Ja sprawdzę, czy to tak się robi. Dokładnie tak, ok. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy jeszcze nie wiecie. Ale kiedyś stworzyłem sobie taki serwer, który się nazywa Janusz Surf. Gdzieś jeszcze jego reklama powinna latać po sieci. I w nim wymyśliłem sobie, że powstanie osiedle Bolka Chrobrego na cześć jednego z władców Polski. I to osiedle było pełne bloków mieszkalnych. W założeniu te bloki miały być funkcjonalne, ładne, estetyczne. Były ładne, ale przestało mi się chcieć je budować. A były dosyć duże, nie wiem, chyba miały z 10 albo więcej pięter nawet. Albo 8? Nie, w każdym razie miały dużo pięter. Nawet powstały w nich windy, powstał w nich domofon. Natomiast wyszła jeszcze jedna rzecz z tymi blokami, która była nie do końca po mojej myśli. Wyobraźcie sobie, że w jednym miejscu jest skondensowane bardzo dużo graczy, którzy korzystają z maszyn technicznych, bo ten serwer oczywiście był na modach. I co będzie, jeżeli w jednym miejscu stworzymy bardzo, bardzo dużo maszyn na jednym chunku, które będą bardzo jakby używane, w dużym stopniu eksploatowane? No to po prostu gracz, który tam pójdzie, będzie od razu miał spowolnienia gry. Więc to nie było najlepszym pomysłem, w wyniku czego przestałem w te bloki też się bawić. Znaczy, pomysł był bardzo dobry, tylko silnik gry nie do końca sobie z tym radził. Myślę, że teraz też sobie nie będzie do końca radził z powodu tego, że niezbyt się zmienia. Kiedyś ktoś obiecywał, że przepiszą Minecrafta na C++, a nie na Java i będzie dzięki temu bardziej wydajny. Cały czas czekam na tą chwilę z utęsknieniem, żeby w końcu klocki mogły lepiej funkcjonować. Albo nie zrobię to z tych płytek, tylko zrobię to jakoś inaczej. Coś takiego fajnego by mi się przydało, żeby zrobić jakby takie jakieś ścianki, czy coś w tym stylu. Może jeszcze więcej tych pni, może to zostawić tak jak jest. Nie, przydałoby się coś tutaj zrobić. Ładne, nieładne. Ładne pod jednym warunkiem, który zaraz wam pokażę. Według mnie najlepiej byłoby tutaj zrobić po prostu jeszcze takie przerwy i w tym miejscu, przepraszam, nie tak. Tutaj to zamontować. Myślicie, że ok? A, w sumie nie do końca. Trochę stona zmarnowałem, ale to nie jest aż takie nieodzyskiwalne.
Dobra. Czy jakieś piece tutaj zrobić? W sumie dobry pomysł z tymi piecami. Teraz zobaczymy, tylko to drewno tutaj umieszczam. Postaw mi tylko jeden piec, bo trochę tego kabla mam za mało. Ale wiem, co zrobię. Jeszcze w tej chwili nie będę tutaj tego budował, tylko zrobię oddzielne pomieszczenie na magazyn kabla. Gdzie by zrobić wejście? Momencik, muszę przerwać rejestrowanie. Cik. Okej, już to zwróciłem. Przepraszam, że czekaliście, ale miałem na Berlin, jak to za dawnych, starych, dobrych czasów na Firestart.net. Myślę, żeby tutaj zrobić tak i dwie, i trzy kratki. Czyli cztery kratki. Raz, dwa, trzy, cztery. Robić przerwy, żebym ja mógł tam sobie uzyskiwać dostęp do skrzynek, które będą tu jeszcze postawione w jednej kratce. Tutaj, w tej kratce. I żebym mógł tutaj się komfortowo w obrębie tego magazynu poruszać. Tak, kilofiór mi się skończył, muszę go iść naładować. Wtedy był czarny, teraz to jest czarny. Tak, przed chwileczką. Kiedy go ukończyłem, to też był taki bez paska. Z tym, że wtedy, jeżeli nie było paska, to mógł się po prostu doszczętnie zniszczyć. Są trzy kratki. A, muszę jeszcze jedną kratkę w takim razie. To jest jedna kratka, druga kratka, trzecia kratka. Nie, dobrze jest. To mi wystarczy. I tak, w magazynie będę trzymał tutaj jakieś surowce, pewnie drzewo będę tutaj trzymał i będzie oddzielne pomieszczenie do magazynowania kobla, gdyż nie chcę go tutaj trzymać w tych ładnych regalikach, będą jeszcze inne regaliki na kobla. Może tam nawet będzie maszynka z lawą do niszczenia tego kobla, jeżeli byłoby go nadmiar. Ale raczej maszynki do niszczenia kobla bym nie przewidywał, z racji tego, że chcę budować replikę bliźnia, czyli wieża na tym serwerze. Będę jeszcze musiał zrobić testy klocków z modami. Jak to będzie działało? Aha, wspominałem wam kiedyś, że ten serwer jest jeszcze dostępny w internecie, ale wkrótce będzie tylko i wyłącznie dostępny przez sieć VPN. Tylko dlaczego nie było od początku dostępny przez sieć VPN, tylko specjalnie go publikowałem? Otóż dlatego go specjalnie publikowałem, ponieważ instalowałem na tamtym serwerze program łączący do mojej sieci prywatnej. Niemniej dostawałem z tego programu za każdym razem komunikat, że nie można jakby połączyć się z usługą, która wyświetla ustawienia dla jakby tego programu łączącego się do sieci. Ponieważ ten program jakby nie akceptuje tych połączeń i tak dalej, więc coś po prostu jakby mnie blokowało. Okazało się, że tamten stary serwer był cały czas połączony do mojej sieci tej wewnętrznej, prywatnej. Przez to, że ten program służący do łączenia się był cały czas gdzieś tam włączony jeszcze nie wiem od kiedy i był podłączony do sieci. Niemniej serwer jeszcze nie miał prawidłowego IP-ka, co muszę mu skonfigurować.
jak ja to zrobię, to po prostu zamknę serwer dla publiczności i będzie dostępny tylko w VPN-ie, a będzie dostępna online mapka z po prostu z widokiem na to, ile żeśmy do tej pory wybudowali. Ile mam węgla? Węgla mam jeszcze dosyć dużo, więc jestem w stanie to zakamuflować. To co tam wyszło jeszcze z... co tam wyszło jeszcze od tego, co kiedyś tam kopałem węgiel. Postawimy sobie piecyk i przepalimy trochę. A możemy przepalić tak. Dobra. I teraz się nam przyda trochę drewna oczywiście, żeby zrobić podłogę. Okej, okay, podłoga jest już prawie gotowa. Dobra, teraz trzeba postawić skrzynki. Kamień mi się gdzieś wydropił. Co tam takie lagi? Nie ma lagów. Dziwna. A, tutaj muszę to zniszczyć. Skrzynki są już praktycznie kompletne i teraz pochodnie też są zainstalowane. Ojej, ale zrobiłem gafa. Zrobiłem za dużo wolnego miejsca. Dobra, sorry widzowie, ale będę musiał to zabudować. To jedną kratkę. Wiecie, symetria jest najważniejsza. Jeżeli nie jesteś symetryczny, to po prostu klapa. Niemniej po pierwsze trzeba nam zabudować to, co do tej pory tam żeśmy ocenili. I możemy się zabrać za... zabudowywanie tej ścianki. Ok. Czy ja tam rzucałem trochę kobla do przepalenia? A, widzicie. Dobrze, że tam wtedy wrzuciłem tego kobla. A czy tutaj już ściany są naprawione? Jeszcze nie do końca. Raczej bardzo mało do końca. To on musiał sobie zrobić łopatkę i też się zabrać za te przemodelowania tych ścian. Tutaj zrobię sobie sypialnię. To jest naprawdę ładna miejscowa, godna zrobienia czegoś takiego tutaj przełomowego, powalającego na kolana. Tutaj też może być jakieś takie pomieszczenie mieszkalne. Jakieś mieszkanko takie małe, przytulne. Zobaczę sobie w ogóle w sieci, czy są jakieś takie projekty ładnych, małych, przytulnych mieszkanek w klockach. Jeżeli będzie jakiś taki fajny projekt, to z chęcią go sobie tutaj też wybuduję na WTC. Bo jak chodzi o budowanie w klockach, jestem no, średni. Jedno mi tam dobrze wyszło kiedyś, co Hudson na Dickercrafcie wspomniał. Pamiętacie to drzewo, w którym miałem domek? Tak na Dickercrafcie? No to właśnie o tym mówię. O tym Hudson na swoim oficjalnym odcinku wspomniał, że Michał von Flein wybudował fajne drzewko. Czy drzewko, domek na drzewku. Ale tego drzewka niestety nie ma na klockach bez modów. A wiecie co, zbuduję sobie tutaj tak samo skrzynki, jak są po prawej stronie, będą po lewej. Żeby było elegancko.
Myślę, że to jest fajny pomysł. Tylko widzę, że mi się drewno kończy. Trzeba będzie znowu pójść i pościnać drzewa. W ogóle zrobię sobie tutaj taki malutki las przed moim lokum. Ej, nie ten. Nie tego. Nie tego nie, jak to było na tym filmie. Ja number one. Nie tego nie? Cześć tu. Czy jakoś tak. Woodcutting skill. Jest ten super plugin na różnorakie skille. Od Mr. Daniela. Drzewa są śmieszne. Znaczy, ze śmiechem się je ścina, gdyż automatnie może ich automatycznie ściąć, bo klocki się w nich nie łączą. I to jest właśnie bardziej śmieszne w tych drzewach. I po prostu śmiech przez łzy. Groteska. Śmieszne i tragiczne zarazem. A to ścinam te drzewa, żeby mieć sadzonki, żeby i posadzić nowe, a z drugiej strony wziąć też trochę tych sadzonek do tego lasu, który będę budował pod ziemię. I znowu się muszę podsadzić. Ok. Dobrze, że jest tych drzew dużo, tylko nie podoba mi się to, jak one są takie właśnie krzywe. Chciałbym kilka drzew normalnych, żeby postawić tutaj więcej tych normalnych, a te orientalne sobie gdzieś dać indziej. Konik. Nie, jak to powiedziałem już wcześniej, w tym let's playu nie będzie jeżdżenia na konikach. Nie zachowują się jak gimnazjaliści fanatycy koniów. Koniów. Koniów? Koni. Zwierzątek długowłosych, parzystokopytnych. Czy coś w tym deseń? To była sadzonka? Jej, sadzonka drzewka. Aż mi się przypomniał czasy, jak grałem na Skyblocku. Kiedy wszyscy żeśmy tam z kolegami czekali na to, aż drzewko wyrzuci sadzonka. Najgorzej było, jak pewnego razu drzewko nie wyrzuciło sadzonki. A generalnie Skyblock opiera się na tym, że drzewko ma wyrzucić sadzonkę i przez to potem ma się mieć drewno i taką jakby małą fabryczkę tego drewna. Więc byliśmy po prostu trochę zasmuceni. Tym, że drzewko nie było chodne. No zobaczcie, jednak coś wyszło z tego plugina, że potrafił jedno drzewko z tych nietypowych ściąć. Ładnie. Tylko, że chociaż drzewko jedno mi się zetnie, to potem znowu, żeby ściąć kolejne takie fikuśne drzewko, będę musiał czekać dosyć długo, zanim... A nie, chwila, zobaczcie. A nie, jednak muszę 211 sekund poczekać, żeby kolejne drzewko móc ściąć. Jednak wolę w ogóle nie używać tego dodatku, tylko ścinać drzewa normalnie, niż potem czekać przez ileś minut. No, przez 2 minuty, na 3, chwila. Około 4 minuty. Żeby kolejne drzewko ściąć. Tak trochę się mija salam. Jakim jest szybkie uzyskanie drewna.
Wybaczcie, troszeczkę mam chrypkę przez to, że wczoraj nagrywałem z Deutschem. I nagrywaliśmy przez około pół godziny, a nawet więcej. Bo to było od 22.20 coś do... Przepraszam, od 21.20 coś do 22.00. O 22.00 zdecydowałem się, że po prostu zakończę odcinek. Żeby was też tak bardzo nie zamęczać. A teraz po prostu się zdecydowałem się, że jeszcze jeden odcinek nakręcę, może dwa. Czy tam mnie nie umarłego słyszę? Tak, jak to jest ten miecz, znaczy miecz. Enchant, który się nakłada na miecz i on się nazywa Pogromca Nieumarłych. Zawsze mnie śmieszył polski Minecraft. Polskie tłumaczenia Minecrafta. Znaczy polskie tłumaczenia Minecrafta, gdyż na przykład polskim tłumaczeniu Windowsa cisnąłem dosyć długi czas. Czy ja słyszę zombiaka w jaskini uwięzionego? Żelazo. Patrzcie, kopię sobie tak zwyczajnie, żeby wejść do zombiaka, który siedzi gdzieś tam uwięziony w jaskini, żeby zdobyć tam od niego kilka diamentów. A tu żelazo się pojawia. No po prostu rewelacja. Bardzo mnie to ucieszyło. Czy nie tutaj? Tutaj, o. O, węgiel. Wspaniale. Węgiel zawsze lubiłem. Potem zawsze jak trochę sobie pograłem w kocki, to już nie robił na mnie wielkiego wrażenia. Niemniej zawsze lubiłem węgiel. Tam gdzieś jest zombiaczek. No i żelazo, nie, zaraz mnie skończy killów, a ja nie mogę. Dobra, zrobimy tak. Zrobię sobie crafting table. Crafting table zrobię. Nie tak. W crafting table zrobię blok z żelaza, który służy do naprawiania narzędzi. I poreparuję sobie wszystko. No, i elegancko. Dodatkowo mógłbym sobie zrobić jeszcze jeden kill off. Albo nie. Żebym się nie przyzwyczaił do tego, że sobie wytwarzam kill offy, a nie reparuję istniejącego. Tak w sumie... Tutaj nie ma kowadła. Nie. Trochę kiepsko. Teraz sprawdzę w Google'ach, jak się tworzy kowadło. Prosto. Chciałem nadać kill-offowi nazwę. Okej.
i potrzebuję też sobie stworzyć jeden blok żelaza, żeby używać go jako kowadło. Chociaż już mam kowadło, to kowadło się po pewnym czasie niszczy i to jest taka średnia. Wolframic pickaxe. Wolfram Sword. Okej. Dobra, teraz możemy iść na spotkanie z zombiakiem. I na eksplorację jaskini przy okazji. Oj, jeszcze mi się pochodzi. Dobra, tutaj sobie sadzimy. Nie słyszę do zombiaka. Trochę smutno. Może przynajmniej ja trafię na jakiś węgiel. O, słyszę zombiaka. Przepraszam. Trochę ciemno się wszystko zrobiło, ale już jest postawiona pochodnia, będzie tylko lepiej. O. Słyszę, ja nie mogę do nich się dostać. Przynajmniej trochę tego stona wydobędę i zwiększę swój mining skill. Co, już zapomniałem cały ekwipunek? No nie. Więc tak czy inaczej trzeba będzie coś jeść. Jedzą tą sztolnię sobie wykopałem. Fajna pod jakieś, nie wiem, magazynowanie jakichś tajnych rzeczy czy coś w stylu. Dobra, wrócimy do domku. Jeszcze odniemy te dwa śmieszne drzewka. Albo nie. Teraz się nie pali, więc jest wyłączone, czyli że jest noc, słońce nie świeci. Muszę sobie zrobić tutaj etykietkę, że to światełko jest jak słońce, czyli że jak świeci, to świeci słońce, a jak nie świeci, to słońce nie świeci. Pomysłowe, nie? Dobra, ale kończę już klip, bo to już trwa 40 minut, więc mam nadzieję, że się Wam podobało i do zobaczenia następnym razem.